Witam was wszystkich, bardzo serdecznie, z tej strony ja, MC, a to przed wami kolejny odcinek z gry Minecraft Dungeons. Nie grałem nic pomiędzy odcinkami, jeśli chodzi o nowe poziomy, ale pozwoliłem sobie przejść na poprzednie. Udało mi się na przykład ukończyć creeperowe lasy na 16 poziomie. Koszmarną kryptę chyba nie grałem. Kaktusowy kanion grałem jeszcze raz, z tego co pamiętam. I jak zobaczycie w prawym dolnym rogu, tuż obok moich strzał, mam 66 emeraldów tylko. Pozwoliłem sobie gamblować z tym gościem strasznie dużo i powiem wam szczerze, że udało mi się wydobyć taką oto zbroję. Zbroja niezłomnego jest to zbroja unikatowa, która jak widzicie ma dwa miejsca na zaklęcia i dostajemy zdrowie plus 130, dostajemy użycie mikstury zwiększa obronę, czyli jak użyję sobie mikstury jakąkolwiek wydropi, to wydają obronę zwiększoną. Redukcja obrażeń o 35%, co jest w ogóle super. Szansa uniknięcia trafienia 30% i dłuższy czas odnowienia uniku 100%. To jest jedyny minus. Ta zbroja jest enchantowana, jak widzicie, tutaj na obrazku, co jest mega fajne. Mam też, tak widzicie, lamę zamiast pieska. Wiem, bucket. No niestety, nie mam nawet mięska już, żeby go przywołać z powrotem. Na 22 poziomie mam buty. Nie wiem, czy są poziome. Będę tak o to mówił. Krótko mówiąc, będę tak o to mówił. Zamieniłem sobie sztylety na miecz. Miecz mam w zakręciach. Pozwala zadawać więcej obrażeń wrogom, którzy są już ranni. Jak widzicie, mam na drugim poziomie, potrzebuję jeszcze trzeci. Na zbroi mam osłucenie, skraca czas oczekiwania na kolejne użycie artefaktu. To jest mega fajne, szczególnie z moim sprintem pod B. I mam śnieżkę na pełnym poziomie i uruchamia się co sekundę, co w ogóle jest niesamowite. Mam drugi łuk, który zabezpiecza obrażenia od 42 do 127. I ma też tutaj promienisty strzał, ale tu nie dawałem jeszcze nic, bo wydaje mi się, coś lepszego jestem w stanie znaleźć. Mam moc 23, co jest mega super. Aktualnie żadnych tutaj skrzyń dookoła nie ma z emeraldami. Także my aktualnie pójdziemy sobie w końcu po tym długim intrze na nowy poziom. I wydaje mi się, że pójdziemy sobie na dyniowe pastwiska. Dlaczego? Ponieważ uważam, że to jest poziom nadprogramowy. Że te dwa poziomy oczywiście blokują nam ten, który wydaje się być jeden z głównych, do którego mamy dążyć. Dlatego pozwolę sobie pójść na dyniowe pastwiska i zobaczyć, co nas tu czeka. Poziom oczywiście 22, normalny poziom trudności. No i największy jest 27, co jest ciekawe. No dobra, spróbujmy naszych sił, mamy o jeden moc więcej. Spróbujmy naszych sił. Dyniowe pastwiska. Nie ma na obrazku nic nowego, co by nas mogło przerazić. Jest dzwon. O, jest tam, czy ja tam widzę w tle dynie i żelazne bloki? The Illager raids have roasted this once lush land to ruin. Only one village remains unspoiled in this corner of the world. Make haste, hero. You must warn the villages there of the battle to come. You are their only hope. Wilki. No i tam widziałem dynie i żelazne bloki, więc to może zostać golema. Cholera wie, znajdź wioskę, nasz cel. I zobaczmy, jak nasza postać będzie się sprawować teraz, na takim dużym poziomie już, naprawdę, bo to jest prawie max. O, kurczaki z zombiakami. Oj, i ścieżki poleciały. Jak się biło w tej grze? ta ścieżka jest piękna. Ja praktycznie nie, przy małej ilości ludzi, przeciwników tutaj nie będę w ogóle tykalny, co jest super. Proszę bardzo, nie sobie biję ogłuszonego. O, creeper. O, trochę gorzej. Dobra, fajerwerka. Potrzebna to jest, jak najbardziej. Było ogłuszone. Okej, dobra, muszę mieć ten unik naładowany zawsze, bo on się ładuje długo. Jak widzicie, mi się bardzo przyda w tym momencie. Dobra, śnieżka, pomóż mi. Dzięki. Zabij tego creepera, świetnie. Ja też śnieżka go cały czas nawalał, nie może się ruszyć. Piękna sprawa, dobra. Wyłączyłem mapkę i pójdziemy dalej. Ta gra, dalej, nawet po takiej ilości gry, jaką ja ją włożyłem, dalej cieszy, dalej bawi, dalej jest super, więc... Oho, ciebie trzeba to zabić, z wiadomych powodów, właśnie. Ciebie też, Śnieżko. No zobacz, jest mitykalny, praktycznie. To jest tak piękne, ta Śnieżka jest tak super. Nie wiem, może coś lepszego znajdę, ale na razie wątpię. Jestem w niebo wzięty z tej Śnieżki. Nie już, ale ten creeper nawet był ogłuszony, trochę mógł wybuchnąć. Chociaż mogę się mylić, tak to wyglądało.
Okej, czy my do tego domku to możemy wejść? Bo mapa mi mówi, że tutaj coś pominąłem. Pominąłem coś tutaj na prawo. Właśnie ten domek pominąłem. O panie, spróbujmy tu wejść jakoś. Da się tu jakoś wejść? Jakkolwiek, skądkolwiek? Czy się nie da tak totalnie? No halo, to wygląda tam jakby można było wejść. Chwila, nie tu, nie tu, nie tu, nie tu. Tutaj gdzieś. Jest taki dzyndzel odstający. No widzicie, tam jest szkieletowa czaszka. Może z góry mogę tam wejść? Mogę jakoś tutaj? No nie, nie mam jak tam wejść nawet. Chociaż nie, tędy jakoś. Tu jestem przy tym domku już. Jest postęp jakiś na pewno. Mogę tu wejść? Nie. A czy mogę coś tutaj zrobić? No, mapa pokazuje mi, że coś tu mogę zrobić. Jak najbardziej. Popchnij. Oho! Oho! Oho, proszę bardzo, co ja zrobiłem. No proszę! Czy to była tajemnica, czy to jest sekret ukryty? To wygląda źle. To wygląda bardzo źle. Ila Jaycee. Zdychaj. Okej, okay, co tu jest ukryte takiego? Bo ja nawet nie rozumiem zbytnio. Tu jest coś może? Nie, tu nie ma nic. Zobaczcie. Niby są takie przejścia, ale nie można nic z nimi zrobić. To tak totalnie. Może ja naprawdę pomijam coś. Może ja naprawdę nie do końca rozumiem tej gry. Może ja powinienem coś na niecie zobaczyć. Nie powinienem, no ale. Czy to jest po prostu sekret? Czy to jest po prostu taki sobie osekret? Czy naprawdę nic nie ma dodatkowego? Serio? Tu jest to na górę, ale tu nie można przejść nigdzie. Nie można nic tu zrobić. Fajerwerką? Też nic. Okej, okay, no ja stąd wyjdę, ale ja naprawdę nie wiem, czy coś tu jeszcze nie. No halo. Fajerwerki, ja sobie lamę przyzwę. Nie mogę nic z tym zrobić, totalnie, tylko czaszki są pokazane, świetnie. Wychodzę stąd. Zobaczę na internecie, że coś tu jest. To się nie liczyło jako tajemnica, nie liczyło się jako nic. Spoko. Nie wiem, co począć. Okej. Okay. Tu się to dymi. Będzie tego, że się paliło. Może dlatego. Okej. Okay. Zawila Jaycee. Nie ruszycie mnie, bo mam moją ukochaną Śnieżkę. Nikt do mnie nie podejdzie. Życie jest piękne teraz z tą Śnieżką, naprawdę. Nikt mnie nie ruszy. Jest zajebiście. Okej, okay, tu mamy dynię. Dynia coś zrobi? Nie. To wygląda z dołu, zobaczcie, jaki ołtarz, gdzie tu na środku coś powinno być. Ale po prostu nie ma. No cóż, w ogóle mamy poziom... gdzie to mogę zobaczyć? 13 mamy, mamy prawie 14. To jest super. No dobra, mapa mówi mi. To nie jest mapa, mapa mówi mi. Okej, okay, czyli do przodu. Moja Śnieżko, właśnie. Spadła, panowie. Co to jest? Zbieraj łowcy. Lepsza niż mam aktualnie? Że co? 28. Nie, zostawiam sobie tą na razie. To może nie jest. Nie daj mi najwięcej, ale jest super. Jest na 100% sobie na razie zostawiam. Ciężko być znaleźć coś lepszego. Z tego gamblu z tym kowalem w obozie na pewno dostałem tylko tą zbroję. Tylko ta zbroja była dobra. Nic więcej, serio. Aż przykro mówić. I poziom 14. Punkt zaklęcia zdobyty. Super, bo potrzebuję jeszcze po dużej ilości. Nie powiem. Ta Śnieżka naprawdę sieka wszystko po kolei. Będę cały czas o niej mówił, ale ona jest po prostu niesamowita. No, Creepera tutaj rozwalimy od razu. Oczywiście był confused, więc nie miał co zrobić ze sobą. Super. Ta-na-na-na-na-na. 22 poziom mocy, co? A my sobie tak po prostu przechodzimy. Dobra, ja pozwolę sobie tego gościa zabić. Dziękuję. Creeper, odejdź, nie irytuj mnie nawet. Weźmiemy to, dupniemy tam. A! Pięknie rozwaliło ich. Super. Ci ile rzeczy stają się będą coraz mocniejsi. Widzicie? Ciężko ich rozwalić. Nie zauważyłem Creepera teraz. Tylko się na minę naleci, to nie złom. Cyk, cyk, cyk. Co by tu mamy? Nic nie mamy, okej. Tu zubiaki idą.
Co mam TNT? TNT mi się chyba na razie nie przyda, chociaż nie wiem. Zrobiłem błąd chyba. Moja lama. Rozwaliłem moją lamę. No trudno. Albo i nie. Zaraz wyciąłem z takie same rzeczy, co miałem przed chwilą. Boże, creeper. Okej. Ała, właśnie te zombiaki na przykład też są mega mocne. I ciężko z nimi cokolwiek zrobić. Creeper. Przeklęty creeper! Za drzewem jestem, nieważne. Weź go confused, okej. Dobra, udało się. A, to przez ciebie był confused. I widzicie, teraz dostałem potkę i mam zwiększoną obronę. To jest super. Moja lama się teleportuje. Znaczy, wasza lama się teleportuje. Nie! Moja lama jest najlepsza na świecie. Bo się teleportuje. Dobra, czy mogę to jakoś obejść tutaj gdzieś? Tak, tędy. Jak najbardziej. I mogę iść tutaj. Nie wiem, czy mogę tutaj wejść. Mapa mówi mi, że może i bym mógł. Cyk, cyk, cyk. Uwaga. Tu mamy schowane dobroci. Na tym oto murze. A tu na dole mamy coś? Nie, ale ja chcę odkryć całą mapę. Dosłownie całą mapę bym chciał odkryć. Jak na każdym poziomie, żebym ja nie pomijał niczego, mimo że i tak czasami pomijam coś, co jest w ogóle dziwne i niesamowite. Wejdziesz tu, czy nie? O, właśnie. Elegancko. Dobra. Tak mam się kierować tutaj, więc chodźmy już tutaj. Mapa tutaj jest strasznie duża mimo wszystko. Więc jest co zwiedzać. Jest z czym walczyć. To na pewno. Śnieżka robi swoje, po prostu przechodzę koło nich, a wszyscy nie wiedzą, co robić nawet za sobą. Tych typów trzeba załatwić. Ten ból w dupie z nimi walczyć. Tylko nie opytają mi wszystko dookoła. O nie, nie. Byczku. O mój Boże, opętał tego dzieblasa. Święty Panie, dobra. Dobra, już jestem wszyscy opętani. Teraz można walczyć. Nie użyjmy jeszcze ani razu fiolki na tym poziomie. To się nazywa postęp. Dobra, noc panowie. Chyba krowa, którą mógłbym ubić, jak najbardziej. To mi zaraz... O, dziękuję bardzo. Aż jestem szczęśliwszy z tego powodu. Dobra, tu mamy krówkę, którą byśmy chcieli. Ubijemy sobie ją, może będzie z niej jedzenie. Jest chleb, a chleb daje 30 regeneracji. 30 sekund regeneracji. Żeby się nie ubijać. Zaopatrzenie. Chleb i strzały pewnie. Tak. Mogliby dawać co innego w tym zaopatrzeniu, ale nie. Chleb i strzały to jest podstawowy asortyment najwidoczniej. Także kurde, jakieś to nie jest spleśniałe, zgrzybiałe, cokolwiek. Okej. Okay. Idziemy teraz dalej w poziom, idzie nam bardzo gładko. Takie jest moje zdanie. Mieliśmy razy dwa regeneracje, bo zebraliśmy dwie rzeczy. Okej, okay, zasadzka po raz kolejny, czy boss? Siema stary. Chcesz papę? No wydarzenie, bitwa. Aj, aj, lamo, pomóż mi. Moja lama robi robotę. Dużo was, o nie. O nie, nie. Nie tym razem. Magiczku. Dobra. Kolejna lokalizacja, mamy skrzynkę. Czy w tej skrzynce będzie coś wartego uwagi? Emeraldy. Niekoniecznie wartego uwagi zatem. Spadaj, co? 120 wieczorem. Christ. A miksuje siły. To się nie dziwię. Siekam teraz wszystko dookoła. No, że miksuje nie mam. Ale dostałem tego zębiaka głupio. Powinienem się obliczyć do niego. No trudno. Mamy switch numer 1. I po drugie stronie jest switch numer 2. Miksuje szybkości. Świetnie. Dawaj, Śnieżko. Rób robotę, rób robotę. I ja się biję z tym, a... O. Upadł, umarł. Ja się biję z nimi, a moja Śnieżka robi robotę. Pięknie. No mówię, jestem nietykalny praktycznie. Jeżeli dobrze rozgrywam miejscówki, to jestem nietykalny. Okay, pozwolę się uleczyć pierwszy raz miksturą. A wy jestem, o jak użyję mikstury w ogóle. A jak użyję swojej mikstury, przepraszam, to dostaję obronę. O, oh, well. Gdzie te emeraldy poleciały? Halo? To na dole jest emeraldów, ja to nie mogę zejść. Ale bieda. No dobra, cudno. Dun, 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 dun. Po lewej w ogóle są jeszcze
mapa jeszcze, nie wiem czy możemy, będziemy tam mogli przejść. Pająki znowu, jak nie lubię pająków w tej grze. Bo unieruchamiają nas w miejscu. A to jest bardzo niefajne. O nie, znowu ten typ. O nie, 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 nie. Do widzenia. Pająk confused. Ok, zbierzemy sobie. O Boże, zaczarowane pająki. O, leave me alone. Leave me alone, man. O Jesus, ok. To było skomplikowane to rozegranie. O Boże, ten czarownik i ten czarownik. Ten pod wpływem, ten. O, drugi łuk poniosę właśnie lepszy. Dlaczego nie robiłem sobie lepszego tego, co mam aktualnie. Baby chicken! Chyba zombie! Boom. Okej. Okay. Dostaję jabłuszko z krówki, świetnie. Na strzała was mam. Do ciebie nie będę miał na strzała, niestety. Przywoływać. Oh god damn it, oh god damn it, boss, oh god damn it, boss, oh god damn it, boss. No i te weksy są kolejne. O, oh, Jesus. No nie, ja z tobą walczyłem już raz. Nie widzieliście tego, a już walczyłem z nim raz. Gościu ma trochę życia, niestety. Dawaj go, dawaj go, dawaj go. Dałam pomocy. Weksy do mnie lecą, no świetnie. O, weksy są opętane, tak, weksy są przerąbane już wystarczająco i bez tego. Weksy. Muszę się uleczyć. Gdzie jest ten boss? Zgubiłem go. Tutaj? Jesteś tu, dobra, chodź tu. Kurde, to będzie ciężkie do rozegrania. A ła, co by tu wzięło teraz? Gdzie chcę przywoływać kolejny? Firewalkom! Zaraz padnę, jak się nie skupię, bo nie mam mikstury. Nie mam mikstury, zaraz padnę. Chodźcie, panie, nie pamiętam, jak się z nim walczyło. Dałam pomocy. A jego nie mogę śnieżką trafić, bo on jest odporny na to, niestety, więc... Mogę wziąć na odległość? O Jezus. On tu idzie do mnie? Oby nie. Lamo, załatwisz go? Też jadę? Chyba mam miksturę, dobra, lecę do niego, mam miksturę. Yeah! Teraz te weksy trzeba zabić. Spadać. Padły, dobra. Pum. Zbija łowcy. Gorsze się aktualnie. No trudno się mówi. To była ciekawa walka. To na pewno. Chyba wy od razu musicie paść. To nie możesz w ogóle kogoś zaknąć, nie możesz mi coś nic zrobić. XD. Okej, mogę sobie mój kierunek przejrzeć w końcu? Dziękuję. Łuk mam lepszy. Obrażenia znacznie większe. Siłowanie ataki. Zamieniam sobie oczywiście. I dodatkowo rozbiję sobie to. Zbija łowcy, to sobie rozbiję, bo jest gorsze. To zostawić czy nie? Liczba strzał w pęku. 10. Nie, tu mam tyle już benefitów, że to też rozbiję. Może zrobiłem teraz źle, ale też to rozbiłem. Łuku jeszcze nie biorę. Nie aktualizuję sobie, traktujmy. Dobra, musimy się teraz wrócić. To był w ogóle boss nadprogramowy i nic z tego nie wynikło. W sensie nic nie dostałem z tego totalnie. Ani skrzynki, ani nic. Więc świetnie. Moja lama trzyma się, bo się trzyma. Okej, teraz idziemy w lewo, czyli w miejsce, gdzie musimy iść aktualnie, czyli ten boss nie był konieczny. Świnia! Świnia, 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 świnia. Co mi dasz, świnia? Co to jest? Czy to jest? O, unikatowy miecz. O mój Boże, jestem bardzo ciekaw go, ale najpierw muszę się uporać z paroma gnojami, czy mi przeszkadzają w swoim codziennym życiu. Okej, cool. My dalej nie idę, bo chcę sobie poganiać rzeczy. Okej, muszę ten miecz ogarnąć. O mój Boże. Zwiększa szanse na trafienie krytyczne. Zamiast szczębia to legendarny miecz ceniony przez wytrawnych wojowników. Hell yes. Rozbijam to. Nie mam aktualnie broni. Dostałem 4 dodatkowo i unikatowy miecz. O mój Boże, tak. Jeszcze jest zielony. I like zielone. You guys should know that I like kolor green. Szansa zwiększona o 100, więcej szmaragdów. Więcej hajsu mnie interesuje. Ostrzejsza. Yes! Spowalnia mamy trafienie na 3 sekundy. Spowalnia mamy na 3 sekundy zadające wrażenia rozłożone w czasie. Tu jest druga ostrość. Czy to się będzie łączyć?
Jestem bardzo ciekaw tego, co się będzie łączyć. Oby. Oby się łączyło. To fajerwerka mogę rozbić. Niepotrzebna mi to fajerwerka jest. No dobra, mamy prawie poziom 15. Mamy bardzo fajną broń. Jak na moje. Okej, okay, co mamy dalej? Creeper. Mój Boże, jak to sieka. Creeper na dwa strzały. Tego na raz. Panie, żyć nie umierać. Trafienie krytyczne. Tu tego też. Panie. O, goddammit. Tak jest, niech sobie wybuchną. Dobranoc. Nie ma żadnych czarów, tutaj nie będziesz robić, cwaniaczku. Oj, nie, nie, byczku, nie, tym razem nie wybuchaj! Nie miałem właśnie tego uniku mojego specyficznego, niestety. Niestety musiałem przyjąć to na papę. Śnieżko? Dobrze, Śnieżko, działaj. Bardzo jestem zadowolony z mojego ekipunku. Mega. Mega, 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 mega. Powiem to jeszcze 5000 razy, ale jestem happy. To jeszcze nie jest najlepszy ekipunek. Ja o tym wiem, że nie mogę, że są lepsze na przykład. Są jeszcze na przykład unikatowe łuki pewnie. Unikatowe artefakty. Albo jeszcze inne rzeczy do zdobycia, więc ja jestem bardzo ciekaw, co jeszcze tutaj zdołam uzyskać. Cyk, cyk, zaklęty, proszę cię. Nie masz szans z moim mieczykiem. Coś tu pominąłem? Tak, kuroka pominąłem. No dobra. Dobrze, że nie robiłem sobie tego łuku, ponieważ miałem na miecz przynajmniej, żeby sobie zwiększyć. Super, ta ostrość. Jestem ciekaw, czy faktycznie jak w tą ostrość będę szedł, to wszystko będzie się sumować. Może tak, może nie. Jeżeli daje mi taką opcję, no to czemu w to nie iść? A ostrość nie będzie lepszego niż ostrość. W Minecrafcie. O panie, o panowie. O panowie, ile was zabiłem? Jednego. Opasiło się, tak czy siak. Pajączek. Nie do tego pajączka, to jest główny cel tego wszystkiego. Spadaj. Mówię spadaj, bo już po prostu nie lubię ich totalnie. Są mega... Co to jest? Sierp dostałem. Sierpy nawet. Oho. Jakby to coś wybuchło teraz, to bym... Ja bym trochę problem... Ała, ała, ała. Dobra, ten miecz jeszcze, widzicie, nie jest najlepszy, jaki może być, bo jeszcze mnie trochę... Trzaskałem 14 poziom, kolejny punkt zakręcia. Bardzo mnie to cieszy. Wszystko nie... Muszę z tą uciec, muszę z tą uciec, muszę z tą uciec, muszę z tą uciec. No to się wybuchło, to nie był creeper. Gdzie jest ten krój? Tam. O Boże święty. Ja mega fanat przez tą śnieżkę mi się wydaje. Okej. Okej. Chwila spokoju. Chwila na refleksję, co się właśnie wydarzyło. To na dole jest ten typ. Nie, to wybuchnie! Zdążyłem uciec, dobra. Tutaj byłeś jednak. Chodź tu. Okej, rozwalony. Wiem, że jest jeszcze jeden, on jest tutaj. Cyk. Rozwalony, okej. To możemy iść na dół. Nadprogramowo z tego co widzę. Nie, 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 nie. Siłę dodatkowo się dostałem. O panie. Ile ja biję teraz? 101. Kurwa, właśnie. Dobra, czy tu mogę coś wskórać? Tu jest coś, jak widzicie. Taka kropka. Nie wiem, czy tam się mogę dostać, czy po prostu jest taka kropka, bo taka jest mapa skonstruowana. Ta gra, jeśli chodzi o konstrukcję mapy i konstrukcję świata, jest czasami dziwna, więc trzeba jej to wybaczyć. Ostatni dom, znać wioskę. No tak. Okej. Okay. O, to fajnie są te lampy zrobione. Masz tam redstone, panie, w tym domu? Albo dźwignię? Okej, okay, tu mamy jeszcze łapę nieodkrytą. Tutaj na dole. I nic tu nie ma. Albo jest. Ja nie wiem znaleźć. Jeden z dwóch. Okej. Okay. Mam nadzieję, że zbliżamy się do końca poziomu. Bo wtedy moja teoria by się potwierdziła. Bo zakładam, że zbliżamy się do końca poziomu. Miejmy nadzieję właśnie, że tak jest. Creeper, pominąłem cię. Nie ma żadnych świadków. Zadzwoń dzwonem ostrzegawczym. No tak jak w Minecrafcie. Dzwon, jak im uderzycie i są po brzegu wrogowie, to ich oznaczy. Pillagersów oznaczy. Mogę tu w ogóle wejść? Nie, myślałem, że mogę w to strzelić, to się stanie dzięki temu. Wioska wygląda lepiej niż w Minecrafcie normalnym. To na 100%. Okej, okay, pewnie jak tym dzwonem zadzwonię, to się zacznie Armageddon, także ja wolę najpierw sobie pozwiedzać wszystko, co mogę dookoła. Tu jest strach na wyble. Ciekawie jest zrobiony.
z dyni i z kawałka płachty. Okej, to jest zamknięte. Tam jest koniec poziomu. Czyli czeka nas pewnie ostatnia bitwa. Chociaż niekoniecznie. Co to było? Mewy? Slaszy bitwy? Jeden z dwóch, okej, nie chcę spać na dół. Chcę przejść tam, do portu? Na łódkę, panie i panowie. Oh god damn, okej. Tu mamy rzeczy. Czy tu coś będzie? A odpowiedź brzmi... Nie. Na środku nic nie ma, nigdzie nic nie ma. Okej, zaraz dzwonem zadzwonimy. Bo ja chcę jeszcze na łódkę się przejść. Bo nie wiem, czy na tej łódce coś będzie, czy nie. Ale warto łódkę odwiedzić, bo to wiadomo, łódka w końcu. Łódki są rzadkie w Minecrafcie. Nie, już teraz nie, pod wodą jest masa ich. Ale w tym Minecrafcie pierwszy raz łódkę widzę. Może nie pamiętam i łódka była wcześniej, ale pierwszy raz łódkę widzę. Tak uznajmy. No dobra, dzień. Zacznie się. Tak jest. Boss czy nie? Nie boss, okej. Pyk! I lecimy. 6874! Jesus! Okej. Okay. To było coś, to było obrażenia, które ja bym chciał widzieć na porządku dziennym. God damn, cienista forma i to. Mój Boże. Cześć. I dobranoc. Kolejna fala. Chciałbym być boss na końcu, bo było takie fajne zakończenie tego wszystkiego. Miecz, normalny. Jakiś normalny miecz. Żadnych mieczy normalnych nie chcę. Dobra panowie, wypadł mnie stąd. Dobranoc. Jest i boss. Przywoływacz, okej. Okay. Bardzo mnie cieszę, że jest boss, ponieważ... To właśnie chciałem zobaczyć. Weksy trzeba wszystko unikać. Teraz jak widzę co robię, to walka z nim jest prosta, jak widzicie. Wcześniej nie widziałem w ogóle co robię. Prosta walka. Bardzo prosta. I kończymy, panie i panowie. Poziom wejdź do ratusza. Zwycięstwo! And the villagers of the pumpkin pastures go on to fight another day. Boom, pięknie. Wykonałem osiągnięcie. Ukończ misję dyniowe pastwiska i błotniste bagna. Okej. Okay. Otrzymane obrażenia, pociski, które trafiły. Pokonałem obo 85%, pominąłem gdzieś coś. Leczenie 94, pokonałem 5416. Dostajmy w takim razie skrzynkę. Co w niej dostajemy? Płomienny kołczan. Co to jest płomienny kołczan? To jest artefakt. Daje ci płonące strzały. Obrażenia władzy dystansowej na 25 sekund. Czas odnawiania 30 sekund. To może być lepszy niż fajerwerka, szczerze, bo fajerwerka jest na raz. A kołczan mogę aktywować sobie w każdym momencie, nie? O, kupiec wędrowny. O, boy. Te siepy właśnie. Ja się nimi biję w ogóle. Chyba szybciej niż tyletami nawet, wow. Okej. Okay. Ale nie, to jest moje baby. Teraz pytanie, czy rozbijanie tego by się opłaciło, jeżeli tu jest kupiec wędrowny? Okej. Okay. Zobaczymy. Tak, mamy to zaliczone i to mamy dwa poziomy. Płomienna kuźnia i pustynna świątynia. I potem przechodzimy do poziomu tutaj. Więc to będzie mega, mega fajne. Ile mamy siły aktualnie? 27. Czy to oznacza, że możemy na przykład pójść... Tak, mamy ostatni poziom. Trudności blokowane. Oh, this is fun. Dobra, stary, masz dużo rusztowań, powiem ci. Ty chyba się jeszcze rozkładasz. Masz fajną lamę, też mam lamę, poznajcie się. Nie mam imienia do lamy, więc musisz sobie wymyślić. Co ty możesz? Handry, otrzymujesz losowy artefakt. Artefakty dajesz, cwaniaczku. Okej, okay, to oznacza, że mogę wszystko rozbić. Fajnie. Zbroja łuskowa, do widzenia. Sierpy, do widzenia. Moc spora, aczkolwiek, no właśnie. Jakbym mógł dwie by nie trzymać, to spoko, bym brał sobie moc do dużego skupiska przeciwników i potem miecz, żeby wykończyć, ale na. Rozbijamy to, róg wichrów, też rozbijamy, wędka mi się totalnie nie przyda, skoro mam śnieżkę i to sobie zachowamy, żeby mieć. Okej, okay, panie i panowie, mamy kupca. Losowy artefakt. No dobra, damy ci szansę jedną oczywiście. Na sam początek. Amulet żelaznej skóry. Alright. Daje na krótki czas nastrój prawie do obrony. Oh boy. Czas trwania 9,3 sekundy.
jest pradawne i poza czasem. Nikt nie wie, jakim sposobem piasek bez końca rozsypuje się przez pęknięcia w żelazie. Weźmy sobie to za lamę. Sorki, lamo. To się trochę odnawia. Sorki, lamo. A jeżeli to będzie... To mi daje obronę na 10 sekund. To może być ultra ciekawe. Mam miecz enchantowany, bo jest unikatowy. Zbroję enchantowaną, no łuku jeszcze nie, niestety. Okej, niech to się odnowi nam, bo odnowiło się. O wow, i dostaliśmy zaraz obronę, faktycznie, ochrona. To może być ciekawe, zostawię sobie to, ale zostawię sobie też moją lamę, bo lama też się bardzo przydaje. No dobra, także w następnym odcinku pójdziemy sobie na pomiędzą kuźnię. Wyjdziemy z tych takich ziemnych, terenowych map i pójdziemy sobie do kuźni. Kuźnia blokowuje się po kopalni czerwonego kamienia. Kopalni czerwonego kamienia. Także mam duże oczekiwania, że tam będzie fajny boss, fajni przeciwnicy i panie i panowie, idziemy na najwyższy poziom mocy w następnym odcinku. Będzie się działo. Także cóż, trzymajcie się moi drodzy, na razie, cześć, pa, i do zobaczenia w następnych odcinkach z Minecraft Dungeons. Trzymajcie się, pa, pa.